17 stycznia. Rocznica wyzwolenia Warszawy. Już 24. Jak co roku w gwarnym, gorączkowym życiu wielkiego miasta, chwila ciszy i wspomnień. Chwila hołdu tym, którzy za nowe życie Warszawy oddali swoje życie. Dwadzieścia 4 lata temu nasz operator chodził po ruinach Warszawy, robiąc te zdjęcia. Dziś odwiedził z kamerą filmową te same miejsca. Ulica Piwna wtedy i dzisiaj. Ulica Świętokrzyska. Skrzyżowanie Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Wysadzano ruiny na dzisiejszym Placu Powstańców. Pustynia na miejscu dawnego getta to dzisiejszy Muranów. Jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Nowej Warszawy. Wyrosły te dzielnice na ruinach i na dawnych pustkowiach. I tam, gdzie miasto dawniej nie sięgało. Krótki spacer szlakiem Mister Warszawy. Domów wyróżnianych co roku w popularnym konkursie Życia Warszawy. Mieliśmy i Miss Warszawy, szkołę podstawową przy ulicy Piaseczyńskiej. Z wzorowym rozwiązaniem wnętrz i urządzeń szkolnych. I najnowszy widok ściany wschodniej ulicy Marszałkowskiej. Parę lat temu oglądaliśmy jej makiety. Teraz gmachy ściany wschodniej rozpoczynają życie i pracę dla centrum stolicy. Zima przyszła w tym roku jak należy. Nie za wcześnie, nie za późno. Mroźna i śnieżna, ale też w miarę, bez przesady. Opustoszały na długie tygodnie miejsca tłumnie odwiedzane latem. Zapadł w zimowy sen Park Wilanowski. Trochę życia jest jednak wśród miejskim parku ujazdowskim. Między krami lawirują dostojnie łabędzie. Mimo mrozu przychodzą wytrwale do karmiacze, a miejscowe kaczuszki robią taki ścisk jak ludzie w niedzielnych delikatesach. Dwóch spacerowiczów bardzo zaskoczonych trzecim. Chodzi nie tylko o zawarcie znajomości, także o cenne uzupełnienie zimowych zapasów. Pana Stanisława Bąka nazywają niektórzy Nikiforem Świętokrzyskim. U stóp góry Świętego Krzyża leży bowiem jego rodzinna wieś Bieliny. Jedna z najdłuższych wsi w centralnej Polsce. Rozciąga się na przestrzeni 4 kilometrów. W ostatnich latach Bieliny rozbudowały się i zarażone zostały bakcylem pracy kulturalnej. Dziecięcy zespół muzyczny Wawrzyńca Maciejewskiego zbiera melodie rejonu świętokrzyskiego. Nagrodzony w konkursie Klub Ruchu organizuje wystawy i odczyty. Stał się ulubionym miejscem spotkań. Ale największym powodzeniem cieszą się przedstawienia bielińskiego wesela. Matka Stanisława Bąka po namalowaniu przez syna obrazu bielińskiego wesela postanowiła je odtworzyć na scenie ze wszystkimi tradycyjnymi śpiewami i ceremoniami. Bawi się cała wieś.
Część na scenie, reszta na widowni. Aż drżą mury restauracji pod kogutami, która gościnnie zamienia się w teatr. Centralny Dom Dziecka w Moskwie. Pod wielopiętrową choinką w obecności krasnoludków, Śnieżynki i samego Dziadka Mroza niezapomniane chwile. Tradycyjne zabawy noworoczne odbywają się w przedszkolach, palacach młodzieży, domach kultury, jak kraj długi i szeroki. Maluchy tańczą na balu tańce ludowe i przez siebie improwizowane, a nieco starsi tańce nowoczesne pod przewodem frywolnego staruszka. Okręg Czukocki. Kraj na dalekiej północy Związku Radzieckiego. Mrozy sięgają tu nierzadko 60 stopni. Ziemia w całych rejonach Czukotki to wieczna zmarzlina. Ale ta właśnie ziemia kryje wielkie bogactwa. Geologowie radzieccy odkryli tu m.in. obfite poklady złota. Niezwykłe zdjęcia na tle subpolarnej tundry. Wydobycie złota z przemarzniętego gruntu wymaga wielkich ilości energii. Przystąpiono tu do budowy elektrowni atomowej. Osiedle Bilibino przekształca się w przyszłą stolicę Złotego Zagłębia. Pan Ketling wydaje dziś przyjęcie w swoim dworku w Mokotowie. Kręci się wśród biesiadników pan Zagłoba, szukając miejsca, gdzie by sobie można spokojnie wychylić kufelek. W pierwszej parze gospodarz piękny Ketling z Krzysią Drohojowską. Basia tańczy w drugiej parze. Jesteśmy przy nakręcaniu telewizyjnej wersji pana Wołodyjowskiego, która będzie się różnić od filmowej. 13 półgodzinnych odcinków pod tytułem Przygody pana Michała. Reżyseruje Paweł Komorowski. Szykuje się duża konkurencja dla kapitana Klosa i czterech pancernych. Wchodzą wąwóz i pana wychodzą w światło księżyca. I czernieją na niebie, a blask ich zimny omusło. I po ostrzach jak gwiazda spaść nie mogąca prześwieca. Chora ucichł nagle i znów jak fala. Czesław Niemen, laureat Złotej Płyty i wielu festiwali. Pieśniarz najbardziej chwalony, najbardziej krytykowany i chyba najpopularniejszy wśród młodzieży. Oglądamy próbę koncertu w sali kongresowej. Bema pamięci rapsod żałobny do słów Norwida, muzyka Niemena. Śpiewają Alibabki, grają akwarele.